Jest co prawda niedziela, ale nie może być spokojnie. O Jezu, przepraszam, sobota. Nie ma... Ta-dam. Niech nam się nie pomyli. Szanowni Państwo, nie wiem, co się z nią dzieje. Sobota, to jest chyba sobota. Na nas widok. Nie przyspieszajmy. Chyba tak. Nie zaginajmy czasoprzestrzeni, ale chodzi mi o to, że jesteśmy zrelaksowani. A tak. Teraz będzie, drodzy Państwo, wulkan. Wulkan osobowości, czyli Misiek Koterski. O, dziękuję. Co ty na to? Bardzo miło. Marcela Leszczak, już tuż mniejszy obok niego. Mniejszy wulkan. Spokojniejszy. Jego oaza spokoju i ich mały Fryderyk. Fryderyk ma nazwisko Koterski. Oczywiście. No, oczywiście. Koterski najmłodszy... junior. Koterski junior. Gdzieś tu się plączy mały tak. Frycek. Pięciolatek. Na razie go tutaj nie widać, ale może go niebawem usłyszymy. Kto wie. Tak, zajął się czymś, czym się dziś zajmuje, ale drogi Fryderyku, wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, które przypadły tobie kiedy całkiem to niedawno. Te pięć od cioci Ani właśnie. I od cioci wujka. Dzisiaj, tak, dzisiaj impreza, słuchajcie, urodzinowa, a 17 października, no, 5 lat wybiło, nie? Co, ci jesteście u nas chyba pierwszy raz razem? Nie. Nie, byliśmy już. Ale, chodzi, tak. ale w naszym składzie na pewno. Nie. Ale, waszym na pewno. Ale Ani chyba chodzi o Fryderyka, że z Fryderykiem jest. Z Fryderykiem pierwszy. A, no właśnie. No. No. Tak, tak. Misiek, ty debiutujesz w nowej roli, chociaż tych ról było w twoim życiu co niemiara. Właściwie cały czas słyszymy o tym, co się dzieje w twoim życiu, a dzieje się niemało. Teraz zadebiutowałeś jako autor vloga. Tak. Kto do tego cię namówił? Co to za pomysł? No słuchajcie, zostałem youtuberem, jak to się mówi. A skąd to się wzięło, to powiem tak. No nie jest tajemnicą, że tak powiem, zmagałem się przez większość swojego życia z problemem uzależnienia. Mhm. I teraz jakby oddając to, bo tak mi się życie fajnie poukładało i same łaski spływają, o tutaj wiadomo, i w życiu prywatnym i zawodowym, mhm. jeżdżę do młodych ludzi, mm-hmm. do miejskich ośrodków wychowawczych, do poprawczaków, do różnych miejsc i też do młodzieży w ogóle na różne spotkania. I tam po prostu na tych spotkaniach dzielę się świadectwem, ale ostatnio nastąpiło dużo takich zbiegów okoliczności, że te dzieciaki, akurat byłem w Kaliszu, tak, w Kaliszu, mm-hmm. U dziewcząt i te dziewczyny potem do mnie mówią, to my nie wiedziałyśmy, że pan ma taką historię. Często młodym ludziom się wydaje, mm-hmm. że każdy z nas, który osiągnął sukces, tak. to, że po prostu urodził się już tak. i bogaty, mm-hmm. i znany, mm-hmm. I osiągnął wielki sukces. Więc tak. ja pomyślałem też, jeszcze brałem udział w takim przedsięwzięciu, to się nazywa Speed Games, które organizuje Dawid Stecki i Kuba Przygoński. Mm-hmm. Tam poznałem różnych youtuberów, mm-hmm. między innymi Meduzę, ale też innych. Aha. I on był no tym czynnikiem sprawczym. Tak, i oni tak mnie namówili, mówią, słuchaj, ty masz taką fajną historię, masz taką energię pozytywną, dobrą, fajnie było się by tym podzielić. Ja to wszystko zebrałem do kupy i pomyślałem, że właśnie będę się spotykał z ludźmi znanymi, okay. lubianymi ze świata, mediów, z aktorami, mhm. ale też z youtuberami, bo w jakiś sposób mnie to fascynuje, że dzisiaj internet daje takie niesamowite mhm. możliwości, że jeśli masz pomysł na siebie, to można osiągnąć ten sukces i to w bardzo szybki, fajny sposób. To prawda. O, widzimy teraz jest! No i tam jest największa Fryderyk. Łaska, czyli mój ulubiony youtuber. I prezent Fryderyk, Koterski, Koterski junior. Marcela, czy Misiek konsultował z tobą te swoje pomysły na vloga? No właśnie, bo tam jest dużo prywatnego mm. życia i ty się pojawiasz. Rozmowa przy małżeńskim stole? Tak, i przyznam się, że za każdym razem, zanim wyjdzie odcinek, Michał mi wysyła i czeka na moją opinię. Także jest kolaudacja. Też, tak, czuję się uwzględniona w tym i ważna w zasadzie, bo też jestem od samego początku, jak no. Michał zaczął nagrywać. Okej, no więc właśnie, bo dużo tam jest sytuacji rodzinnych, wręcz intymnych i mhm. ty jesteś tej części. Nie miałaś z tym problemu? Nie masz z tym problemu? Nie będziesz mieć z tym problemu? Żeby tak, wiesz, wpuszczać tak, aż tak daleko i głęboko. Nie, my z Michałem lubimy się dzielić. Oczywiście resztę jakoś zachowujemy dla siebie, ale lubimy się dzielić z ludźmi. Jeżeli ma mieć to jakąś wartość dodatnią i coś przynieść, dać innym ludziom, mm-hmm. to dlaczego by nie pokazać? Wy jesteście takim przykładem pary, która mimo różnych turbulencji fantastycznie zagrała. Spotkaliście się ponownie, jesteście dla siebie wsparciem. I teraz ten nowy projekt jest tego dowodem, prawda? Jak to działa na co dzień? Czy jesteście też przygotowani na to, że kolejne projekty, czy filmowe, czy wyjazdy, rozstania, mhm. że to będzie kolejnym na pewno jakimś wyzwaniem, które przed wami, ale jesteście na nie już bardziej gotowi? Znaczy my zawsze reorganizujemy swoje życie. Jak się pojawia projekt, to Michał mówi, słuchaj, nie będzie mnie teraz miesiąc, albo dwa, albo mhm. pół roku, jak się przygotowuje do roli. Mhm. Wtedy
wtedy podejmujemy decyzję, że pozostajemy w dwóch domach osobno. Michał ma czas na przygotowanie się, ja zajmuję się dzieckiem. Jakby rozdzielamy to wszystko. Jesteśmy... Da się tak? No jak widać, tak. Jesteśmy dla siebie wsparciem. No i dzisiaj jest rok, jak wróciliśmy do siebie. Dzisiaj właśnie? Tak? Dokładnie, o kurczę, no to super, ale... Czyli jakby nazwać tę etiudę? Pierwsza rocznica czego? Nie, ale słuchajcie, ja chciałem się... Drugiego powrotu. Ja chciałem się odnieść tylko do tego, że rzeczywiście po latach zrozumiałem, jaką rolę pełni w moim życiu Marcela, że właściwie dzięki temu, że ona przejmuje wszelkie obowiązki takie domowe i opieki nad naszym synem, ja mogę rzeczywiście spełniać się zawodowo. To się rzadko zdarza tak, żeby jedna osoba w jakiś sposób się poświęciła i to nie zmuszając jej do tego, żebym ja mógł robić, no sami wiecie, jaki to jest zawód. Wiecie, no, to tak na tym polegają te udane związki, one tak muszą funkcjonować. Za dużo mamy tych obowiązków na co dzień, żeby wszystko działało tak idealnie, prawda? Żeby to podzielić na pół. Zajęło nam to trochę czasu, żeby zrozumieć i oczywiście ja nie wiem, nie wszystko w życiu jest na zawsze, na dzisiaj jest dobrze. Tak. I a propos jeszcze tego YouTube'a, ja powiem, jak mnie namawiali, że tak powiem, YouTuberzy, między innymi Meduza, to mówił, słuchaj, zakochasz się w robieniu YouTube'a, bo to będzie w końcu coś na twoich zasadach. Aha. I tak jak zapytałeś o prywatne rzeczy, no my, że tak się brzydko wyrażę, jako znane osoby, jesteśmy patroszeni przez media na wszelkie sposoby i to na ich zasadach. Wszystko czyli jest oni... interpretowane poprzez tak, pryzmat oni wiedzą a nie lepiej, waszy, co tak. się znaczy, dzieje w naszym życiu no, niż my sami. No, tak często to są to zakłamania, a tu w końcu dzięki YouTube'owi my mamy pełną wolność i możemy się pokazać Marcela, tacy, jacy ale, jesteśmy, komu, jak chcemy. To jest super. Z was, to jest naszej dwójki jest to bardziej potrzebne, zarówno, mówię o tym na przykład pomieszkiwaniu osobno w przypadku pracy nad projektem. Czy myślisz, że to dla twojego spokoju, czy też Miśka pracy nad rolą? Myślę, że my oboje tego potrzebujemy, bo Michał potrzebuje spokoju, żeby przygotować się do roli, a ja potrzebuję tego, żeby nie spływały na mnie różne emocje podczas przygotowywania się, bo podczas Gierka no to akurat fajnie wszystko działało, ale jak Michał przygotowywał się do Siedmiu Uczuć, towarzyszyły mu przy tym różne emocje. Ja wtedy byłam w ciąży i musiałam no, brać na siebie jednak po każdym planie, albo jak się Michał przygotowywał, no to nie był łatwy i łatwe emocje też to nie czyli były. Czyli taka zaplanowana, przepraszam, separacja, tak? No, jak powiedziałaś, podczas Gierka, tak? Tak mówiąc wprost, po prostu jak się przygotowywuję, po ojcu mam ten perfekcjonizm i wtedy jestem potworem do różnych rzeczy. Jak to nie jest łatwe, ale to tak działa u nas, tak to dobrze funkcjonuje. Inaczej myślę, że byłoby nam trudno po prostu. Jest stres, jestem sfokusowany na różne rzeczy i rzeczywiście Marcela ma z Fryderykiem wtedy taką przestrzeń, że to na nich nie odbija się w żaden sposób, nie spływa. Nie wiem, czy to jest oczywiście, ja nie mówię, że nie wiem, czy to jest przepis na szczęście i na dobry związek. Na razie u nas to... Ale nie ma jakiegoś wzorca idealnego związku, bo czasem związki się nie udają, kiedy ludzie na 8 godzin wychodzą i wracają do domu. No tak, a już a już przepis na związek. Każdy ma z swoją drogę. To na pewno nie istnieje. Nie, no, super. Nie jest to łatwe. No właśnie, w medialnym życiu to już w ogóle, kurczę, wiadomo, jak to się, coś ludzie nas tutaj rozświetlili olśniło nas. Olśniło nas. Słuchajcie, ale mi się powiedziałeś w jednym z ostatnich wywiadów, że jesteś gotowy na związek. Co media, przepraszam, na drugie dziecko. Tak. Co media oczywiście zinterpretowały, no, że już jesteś w ciąży. Wszyscy mi gratulowali. Ja zawsze byłem gotowy, ale to rzeczywiście przede wszystkim jest decyzja kobiety, bo to też chciałbym to podkreślić. Ja z czasem też zrozumiałem, tutaj powiem coś takiego, że często mężczyznom i mi się też wydawało, że jak ja pracuję, robię takie wielkie rzeczy, filmy i tam nie wiadomo co jeszcze, no to Marcela siedzi w domu z Frysiem i nic nie robi. I dopiero po czasie zrozumiałem i myślę, że wielu mężczyzn tak ma i nie rozumie tego, jaka to jest ciężka praca i moim zdaniem praca mamy jest to najcięższy ale zawód świata. Od pytania. I tak, zaraz powiem, najcięższy zawód świata i który mało tego jest jeszcze nieopłacany, co to jest prawda. Najgorsze. Więc ja tu chylę czoła przed wszystkimi mamami i
I tak jak już dochodząc do meritum, ja bym bardzo chciał mieć drugie dziecko i od zawsze chciałem mieć, no tylko czekałem, aż Marcela... Tak, nie, czekałem, Marcela, piłka przeleciała na twoją stronę. Do ciebie należy decyzja. Nie musisz jej teraz podejmować, a tym bardziej oznajmiać. Ale padło. Niech zawiśnie w powietrzu. Tak. Dziękujemy wam bardzo, Michale, Marcelo i Fryderyku. Ja tylko chciałem jeszcze pozdrowić wszystkich Twitchan i powiedzieć, ale Kongo, oni będą wiedzieli, o co chodzi, ale Kongo, Twitchanie. I jeszcze podziękować moim realizatorom, którzy robią ze mną YouTube, bo naprawdę wytrzymują ze mną VST Media i mój operator, który co prawda wczoraj zgubił materiał, ale Misiek, jest bardzo dobry. Ja bym z normalnym nie mógł pracować. Ojeju, zobaczcie, kto to jest. I jest, i, no, i najlepszy. Frysio, kim chcesz zostać? Fryderyk, znakomite to było. Dziękujemy wam bardzo. Niech to będzie puentą naszej rozmowy.